Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, niezmiernie mi przyjemnie tu przy Państwie ogłosić podpisanie porozumienia. Podpisanie porozumienia pomiędzy Lasami Państwowymi a 11 Brygadą traktuję jako coś bardzo ważnego w działalności Małopolskiej Brygady, bo któż lepiej nie zna tego terenu niż ludzie, którzy w lesie są na co dzień. Lubię bardzo spacerować po lesie, lubię oglądać pracę i wiem, że to, co robią leśnicy tutaj i wszyscy z nadleśnictw, jest to praca bardzo ważna i w działaniach 11 Brygady, gdzie my tutaj działamy w swoim SRO, czyli tak zwanym swoim rejonie odpowiedzialności w województwie małopolskim, będzie to dla nas bardzo duże wsparcie, jeżeli mówimy tutaj o działaniu w całym tym naszym rejonie odpowiedzialności, ale też mam nadzieję, że zaowocuje tym, że ludzie z tej drugiej strony zobaczą, jak ważna jest nasza służba i po jakimś czasie to połączenie ludzi, którzy znają teren i tutaj tych naszych umiejętności doprowadzi do tego, że będziemy jednym organizmem i jak gdyby zaszła taka potrzeba, mam nadzieję, że nigdy nie zajdzie, to po prostu staniemy bardzo szybko w odpowiednim miejscu dzięki tym umiejętnościom. Panie pułkowniku, szanowni państwo, Lasy Państwowe współpracują tak z różnego rodzaju służbami i też to nie przypadek, że dzisiaj jakby schodząc niżej, bo dyrektor generalny podpisał już takie porozumienie z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej i my, wzorując się niejako na tym porozumieniu, zacieśniamy taką współpracę właśnie na tym szczeblu regionalnym, na tym szczeblu 11 Brygady w Wojsku Obrony Terytorialnej w Krakowie. I to porozumienie daje nam taką prawną możliwość współdziałania i wymiany takiej doświadczeń, a także zdobywania umiejętności, bo chcę Państwu powiedzieć, że w tym roku ruszył taki kurs przysposobienia wojskowego leśniku. Jest to powrót do pewnego rodzaju szkoleń, które były w okresie międzywojennym prowadzone właśnie w grupie leśników. Bo wielu leśników poległo w obronie ojczyzny właśnie zarówno w okresie w okupacji tej niemieckiej, jak i w tych, no, można powiedzieć, więzieniach stalinowskich. A przez to, że byli czy to żołnierzami rezerwy, czy właśnie po takim przeszkoleniu. I ta wymiana doświadczeń, wymiana umiejętności zawsze nam ma służyć temu, aby w takiej sytuacji, kiedy przyjdzie wykazać się to w kategoriach nawet dzisiaj tego zagrożenia, które widzimy na Ukrainie, ta synergia, to współdziałanie wszystkich służb jest potrzebne. I dodatkowo w te umiejętności orientacji w terenie, no i nie tylko, bo o pewnych rzeczach oczywiście nie możemy mówić, ale już współdziałając, wymieniając się także tą dokumentacją, która będzie potrzebna, się spowoduje to, że zarówno no, zwłaszcza mieszkańcy, jak i obywatele będą czuć się bezpiecznie. Za to panu pułkownikowi dziękuję. Do działania, zawsze blisko, tak jest. Dasz bór. Bardzo dziękujemy. Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa.